Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Zagramy w Assassin's Creed Brotherhood. Z tej strony Andzia i... Sywam Asasyna. No dobrze, i lecę do banku. Zobaczymy, czy ja mam jakąś kasę. Chociaż... W sumie to i tak jest obojętne, bo i tak mam mnóstwo. 70 tysięcy aż. Więc idę najpierw do tutejszego, do tutejszej księgarni. Księgi Heimskringla Snorri Sturluson. Cholera wie co to jest. Księga proroc Krzysztof Kol. Złoty Osioł, Apuleusz. Żywoty Równoległe, Plutarch. Metamorfozy, Owidiusz. Metamorfozy są od Owidiusza? Nawet nie wiedziałem. A mapy skarbu? Me. Teraz, gdzie jest medyk? Pokaż, co tam masz. Składniki, szybka trucizna. Składniki, nic nie trzeba nam. A teraz do banku bym chciał. I później do kowala i krawca. Zobaczymy, co ciekawego oni mają do dyspozycji teraz. Jak, co, gdzie jest bank? No dobrze, najpierw wtedy do kowala i krawca, a później do banku. Naprawa, nic nie trzeba. Zbroja, skórzane nagolenniki, azap. To kiedy indziej kupię. Topór Merowingów, wojenny młot najemnika, topór. Francuski bastard. Mała broń, arabski puginał. Kusza, amunicja. I bełty. Jeden bełt, 206 akcie. Akcie. To jest lekka przesada. O, ja pierdziele, gdzie jest ten krawiec? No i sakiewki. Średnia torba na spadochrony. No może być. Pasy na noże, ulepszenie. Ciężka pochwa i to wszystko. Farbowanie ubrań. Niestety nic spadochrony wtedy. Mimo że nie korzystam z nich zbytnio. To teraz do banku. No, jestem na koncie i gra nie umie z takiej pozycji ten spinać się. No i bank. Pobiorę pieniądze. Teraz się zastanawiam. Czy iść teraz na wspomnienie Sofii, czy gdzie to było? Tam był świeciła książka. Teraz gdzie to zniknęło? No jest. Idziemy najpierw tam. Którędy? Tamtędy. No dobrze, lećmy. No.
Oj. Po której stronie mur to jest? Zasadnicze pytanie, żebym pójść. Aha, no dobrze, to wtedy tak się trzyma. Tylko jak dalej? No tak właściwie, przecież tamten jeden z naszych asasynów doszedł do przecież... Zablokowana kryjówka. Aha. Czemu tu jest? Mia caro, the strings of fate have drawn us together. Oj nie, tylko nie on. Lost and alone in the Orient. Do you not feel the magnetismo? I feel many things, Messere. Nausea above all. Is this man bothering you, Sophia? Excuse me, Messere, but the lady and I are... Oh! Oh! Il diavolo in persona! Stay back! Duccio, a pleasure. Run, buona donna! Run for your life! Who was that? Un cane. He was engaged to my sister many years ago. And what happened? His cazzo was engaged to six others. Chiedo venia. So what brings you to these docks? I took a break from my work to retrieve a package. But here they claim the captain's papers are not in order. So I wait. Che seccatura. I could be here all day. Let me see what I can do. I know a few ways to bend the rules. Do you now? Si. I'll meet you back at your shop. No dobrze, czwarta strona świata. Dostań się na teren portu i opuść go, nie zwracając na siebie uwagi, ojej. No dobrze. Jak to by zrobić na dzień dobry? Myślę, że zrobię to jak... Walczą? No. I teren jest omalże czysty. Skąd się pojawia ten?
Jaki bezsens! Nagle oni pojawiają się. A wiecie co? Wiecie co? To mnie wkur... To mnie wkur... Ja dosłownie. Nagle oni się pojawiają. Naprawdę inteligencja komputera, komputera gry. Brawa, brawa. Zrobię to inaczej może. No widzicie, oni nagle pojawi... Gwiaźka, tu trzeba tak samo zrobić. Akcję. Jak przed chwilą. Wiem, że mógłbym na przykład tam iść, ale wolę się trochę pobawić. A po co komputer... Ja nie chcę zaznaczać do jasnej cholery ich. Tak, weźmiemy tutaj. Teraz zmienię na odłamkową. I mam właściwie cały teren wolny. Jo pierdziele. No, no do góry, do góry. A.
Sartor. Perfetto. Ja pierdzielę, no wiecie co? Oni nagle się tu pojawia. Asasyni nie umieją dotrzeć tam. A dajcie mi święty spokój, idźcie w cholerę. Naprawdę mechanika gry jest nieraz tak do dupy, że... aż może mnie pocałować w dupę. Herold, chodź tutaj. Jeśli nie przyjmiesz łapówki, ja cię po prostu zabiję. No i żegnaj. Bo jestem wkurzony. Żegnaj. A zgin pod tym, a prawie. Prawie wpadł na to. No, jeszcze. No, 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 już 40 metrów tylko. O, fragment animusa. I? Co ma Sofia dla nas? Salute, Ezio. Any luck? Mademigella Sofia Sartor, libraia, qua stati nobili. Oh no, look at the damage. Did they use this to fight off pirates? Well, so far so good. Ah, beautiful, no? This is a print of a map by Martin Walsemüller. O Boże, ciężko oni to mówią po niemiecku. Described by Messer Amerigo Vespucci. War Cristoforo Colombo. History has a strange way of unfolding. What do you make of this body of water here? A new ocean, perhaps. Most of the scholars I know claim the size of the globe has been underestimated. Incredibile. The more we learn about the world, the less we seem to know. Well, you honored your promise. Here is mine fulfilled. If we are correct, this should show you the location of the first book. I must admit, my head is swimming with the prospect of seeing these books. This is knowledge the world has lost, and must have again. Perhaps I could print a few copies to distribute myself. A small run of 50 or so, that should be enough. Perché ridi? Forgive me. It is a joy to see someone with a passion, so... personal and noble. It is inspiring. Przypomina Da Vinci. Goodness, where is this coming from? Grazie, Sofia. I will return. No dobrze, dalej.
A to nawet nie jest daleko. A ta synchronizacja, to może mnie gdzieś pocałować. A sam szczyt. Znaki i symbole, część pierwsza. He? O, coś. Odzyskaj księgę. A w tamtym kierunku? Nie jest to tak, to jest Hagia Sofia. O, jeszcze fragment animusa danych. Teraz na górę trzeba się dostać. Myślę, że z boku. Księga Relacja de Legatone Konstantinopola, Biuro Lutrapanda z Cremony. Wieża Galata odblokowana. Co to znaczy, że wieża Galata jest odblokowana, bo tego nie rozumiem do końca. Wspomnienia Sofii. Tu jest co? Księgi? Księgi. Ile tego jest? Raz, dwa, trzy, cztery. Trochę tego jest szukania. Ja się tak zastanawiam. Jak już jesteśmy przy tym, to być może ja jeszcze to zrobię. Ale najpierw, jak już to pójdę do tego tunelu i do Galaty. Nie z powodu, że wieża Galata jest odblokowana, tylko że. No. O! Myślałem, że nie zahaczy. A, mniej ważne. No i teraz do... Galata. Powoli uczułem, jakbym miał katar, ale się zobaczy później. Postrzelać kośćmi i do roboty. Tam jest znak książki. O, kolejna przesyłka pieniędzy. Symbol Polo, Galata. Lol.
wieża Galata? O tyle dobrze, że siano było tutaj, więc ja nie muszę znów ponownie wchodzić na budynek. Tylko... Co tu jest? Zaznacza ten symbol na tym. Wspomnienie Sophie, co tutaj jest. A tak właściwie chcę coś zobaczyć. Najpierw. Za ile można kupić tą wieżę? A jest to. O, mogę nawet kupić. I... O, tam muszę miasz. Jeszcze wyżej? O, skrzynka. Szrapnę. No, kolejna misja wewnątrz jakiejś tam... Ta wieża Galata mi teraz by przypomniałaby ten etap w San Gimignano z Assassin's Creed 2, gdzie była tam ta krypta asasyna jednego i tam były dwie wieże przecież. I ciągle w dół, góra trzeba chodzić. Trzeba było chodzić. O, jak cholera. Architekta już ta wieża też dawno nie widziała. Wieża Galata, trop... Ukończyłem w ciągu 6 minut. Ja nie wiem. To jest scena odskryptowana, ostrzegam. Rdza. Dokąd mnie to prowadzi? Dobrze, że cały Konstantynopol nie zawali się pod w dół. A, tu jest lina. No.
tu prawdopodobnie. No, co za bezsens. Lina, skok i teraz, jak dalej? Przynajmniej tej głupiej w Assassin's Creed 2 było tak, że i w Brotherhood, chciałem powiedzieć trójka, o, hańba na mnie. Była ta kamera głupia, która po prostu, jak ktoś ogląda moje zagrajmy, to wie, dlaczego się wkurzałem w niektórych momentach. O. No, no i... I przez wodospad. A teraz którędy? A góra. To jest scena skryptowana, przypominam. O. Na główkę. Ta kamera, czy to było właśnie teraz? Aha, na bok. Jestem ciekaw, jak z czasem stoję, ale mnie to w sumie nie interesuje. O, no, to jest teraz ta głupia kamera. Postać inaczej się rusza i ja też się. Nastąpiło z... Ej, do góry. No dobrze, w sumie czekajcie, escape i zobaczymy, czy jest coś napisane. Minuta 05, uuu. A w sumie nic ciekawego, tak czy owak.
Nie, i kolejny klucz, ale tym razem obeszło się bez templariuszy, o tyle dobrze. A, nie mogę plądrować. No niestety nie udało się. No, widzę, że odcinek poszedł o 6 minut za dużo, ale to nic nie szkodzi, więc do następnego odcinka.